I moi drodzy zapraszam do fantastycznej partii Jana Krzysztofa Dudy na Pucharze Świata 2021 mierzy się z hinduskim arcymistrzem Viditem. bardzo silny arcymistrz zresztą i ta partia może zaważyć o tym kto zagra w półfinale z Magnusem Karlsenem. myślę, że jak osoby tutaj zorientowane wiedzą jak to się wszystko potoczyło, gdyż to jest partia zaległościowa powiedzmy ze względu na udział w moim, w udział w turnieju, nie mogłem nagrać wcześniej na bieżąco, ale coś odwleczę, moi drodzy zapraszam serdecznie partia genialna, genialne po prostu podejście tutaj Janka, genialne liczenie wariantów, no i jedziemy E4, E5, skoczek F3, skoczek C6, goniec B5 partia hiszpańska na szachownicy, wiele razy już analizowaliśmy sobie ten układ, po ruchu A6 goniec zagrywa na A4, to jest dobre posunięcie, skoczek na F6, wyprowadzamy dalej, figury. E, Roszada, przypominam tylko, że po biciu jest d4, potem gramy wieża 1 i tak dalej. Bardzo fajne rzeczy tu się dzieją. Nastąpiło B5, koniec na B3 i no, oczywiście w partii hiszpańskiej występuje bardzo dużo różnych wariantów, e, i Willit zagrywa sobie tym razem gońcem na C5. Miał tutaj partię, miał tutaj warianty bardzo dobrze przygotowane. E, można by powiedzieć, że do samej końcówki. E, po tym posunięciu Janek zagrywa A4, gryząc pionka na B5. I teraz tak. Jak zagrać? Oczywiście, jak zagramy sobie B4, to gramy A5. Już to wspominałem w jednej z, y, z moich analiz. E, roz, rozłączamy tutaj te piony, ale wieża zagrywa na B8 i tak się gra bardzo często. I posunięcie C3. No jasne, koniec ma tutaj ucieczkę na C2. Zaraz możemy spróbować zagrać D4. Takie są tutaj plany. Po posunięciu d6, zobaczcie, że Hindus nie robi roszady, tylko stara się wyprowadzać dalej figury, ale jest od razu d4. Gdy mamy zrobioną roszadę, to tak do osób początkujących, no to możemy od razu próbować atakować w centrum. Gdy roszady przeciwnik nie ma, to tym bardziej próbujmy atakować w centrum. To na pewno się opłaca. Goniec na b6 i posunięcie a5. I teraz, moi drodzy, no takie powiedzmy trudne posunięcie na pozór. Ale wyjaśnijmy sobie o co w tym ruchu chodzi. No bo teraz są, trzeba wziąć pod uwagę bicie gońcem, bicie skoczkiem, i czy to bicie jest dla czarnych dobre. Od razu wyjaśnię: absolutnie nie. Te bicia w zasadzie przegrywają, ale musimy wiedzieć dlaczego. No więc sprawdźmy. Jeżeli zbije goniec pionka na A5, no to następuje szereg takich posunięć. Uwaga, pionek bije na E5. Teraz skoczek nie może się ruszyć, bo goniec podwisa, więc należałoby wybić raczej pionkiem. Wymieniamy sobie tutaj hetmany i w tym momencie jak można zagrać białymi, żeby zdobyć figurę. Można sobie zatrzymać materiał. Na chwilę, spróbować znaleźć odpowiedź. Uwaga, jest to ruch. Goniec D5. I okazuje się, że atakowany jest skoczek, atakowany jest goniec. Nie ma jak obronić tych dwóch figur jednocześnie. Po wybiciu, oczywiście, następuje dokładnie ten sam schemat. Partia jest wygrana. No ale jeżeli po A5 zbije tutaj skoczek na A5, no to jest troszeczkę bardziej skomplikowana sytuacja, ale również pozycja białych tutaj jest w zasadzie wygrana i należałoby zagrać następująco. Wieża bije A5. No takie ruchy trzeba znać, jak już gramy takie warianty, jeżeli poświęcamy piona, goniec wybija. No i ten sam schemat, wybijamy na E5 i teraz są dwie opcje. Albo wybija pionek na E5, albo skoczek na E4. Skoczek na E4 jest trochę lepsze, za chwilę do tego wrócimy, ale po wybiciu pionkiem na E5 e, gramy hetman D8. Król bije na d8 i skoczek e5, i okazuje się, że grozi f7 bicie z widłami na wieże, grozi y, skoczek c6 y, z atakiem na wieżę króla gońca. Same problemy. Tutaj, oczywiście, chyba najlepszym rozwiązaniem byłoby zagranie gońcem na D7, ale to i tak bijemy na F7, odbijamy tutaj jakość. Pozycja białych jest w zasadzie wygrana na tym poziomie. No ale jeżeli tutaj w tej sytuacji wybije skoczek, przepraszam, troszeczkę wcześniej, jeżeli tu skoczek wybije na 4 no to gramy na przykład Hetman D5 z groźbą mata. I wzięcia skoczka. Goniec zagrywa na e6, więc e, trzeba hetmanem tego skoczka odbić. Goniec wybija na b3 e, i posunięcie skoczek d4. I znowu okazuje się, że pozycja jest bardzo ciężka dla czarnych, z tego względu, że Atakujemy gońca, grozimy zagraniem skoczkiem na C6 z potrójnymi widłami, z odzyskaniem materiału, a poza tym jeszcze tutaj grożą takie wtrącone szachy. No i bardzo niebezpieczna sytuacja. Pozycja wygrana dla białych. Ja wiem, że to się łatwo mówi, trzeba się zawsze troszeczkę w sytuacji zagłębić. Jeżeli ktoś no, dokładnie nie widzi, dlaczego wygrywają białe, zapraszam serdecznie do samodzielnych analiz. Moi drodzy, po ruchu A5, goniec zagrał na A7, rzecz jasna i. Janek zagrywa H3. Przyjemny ruch, bardzo pożyteczny. Ograniczamy przede wszystkim gońca białopolowego. Dlatego też goniec zagrał sobie na B7 i goniec zagrał na E3. I tutaj teraz następuje szereg. Takich wyuczonych posunięć można by powiedzieć. Cały czas to jest prawdopodobnie teoria, nawet więcej niż prawdopodobnie skoczek wybił tutaj na E4. Hindus miał przygotowane te warianty. Zaraz zobaczymy, jaki będzie efekt końcowy. Moi drodzy, po tym posunięciu straciliśmy białymi pionka. No ale. Gramy już konkretnie. Gramy D5. No właśnie, zobaczcie, że jak odejdzie sobie skoczek, to zbijamy tutaj gońca. No więc trzeba zareagować zupełnie inaczej czarnymi. Dlatego tutaj Hindus zbija na E3. No wybicie raczej nie ma sensu, bo odchodzi sobie spokojnie skoczek. No więc trzeba. Zbić na C6 i szarpnąć, otworzyć gońca przy okazji. Skoczek zbija na F2. No i łapiemy się za głowę. Dzieje się strasznie tutaj dużo, ale od razu powiem, że pozycja białych jest nieco lepsza, mimo wszystko, mimo tego obrazka, który wygląda bardzo groźnie dla białych. Gramy po prostu hetmanem na E2. Gramy hetmanem na E2, atakując gońca. Tutaj skoczek sprytnie daje szacha podwójnego razem z gońcem, więc król musi zagrać, ale tutaj to też jest wszystko wyuczone, więc nie ma, że tak, że tak powiem, żadnej paniki, obaw, to wszystko jest wyliczone. Liczy się efekt końcowy, zaraz do niego dojdziemy, tutaj skoczek z powrotem dał szacha, więc wieża wybiła, goniec wybił, no i teraz pytanie, czy zbić na b7, czy zbić na... F2. Można by powiedzieć też, że yy, zobaczcie, jaki jest układ figur. W tym momencie jest figura więcej u, yy, u białych, a nadal jest ruch białych. Więc białe tutaj zbijają na F2 gońca. Goniec na C6. To wszystko, no mówię, to są forsowne ruchy. I teraz yy, należy zagrać bardzo ważne posunięcie: no bo. Przy tym układzie, jakby czarnym się udało zrobić roszadę, to ta masa pionków jest zdecydowanie dużym atutem, lepszą sytuacją dla czarnych za cenę wieży, za dwie figury. Więc Janek musi zagrać konkretnie. I ten konkretny ruch to skoczek E5. Aż nie do wiary, ile tu poświęceń się zadziało. Zobaczcie, że też ten Hetman nie jest w stanie zaatakować króla. No o co chodzi? Grozi. Mat. Na f7. No więc y, trzeba znowu zareagować. A przy okazji, jeszcze zobaczcie, atakujemy gońca. Więc goniec zbija na g2. Y, no tak jak już wspomniałem, to są y, wszystkie wyliczenia. No i teraz pytanie: Co zrobić? Jeżeli król zbije gońca, to Hetman zagrywa na g5 i odbijamy tu skoczka. Król ucieka na d8. Mata nie ma, pozycja czarnych byłaby dobra. Więc król zagrywa na g1, ale to y, znowu się powtarzam. To są zawodowcy, oni wiedzą o co w tej pozycji chodzi. Hetman F6 broni się przed matem, Skoczek zbija na F7, czyli Janek odzyskuje już drugiego piona, chociaż nadal trzy pionki mniej. I po tym zagraniu jest wybicie wybicie. Wieża F8, Król zbija na G2, wieża zbija na F7, goniec zbija na F7 i Król zbija na F7. Moi drodzy, przeszliśmy do końcówki. Tę końcówkę na 100%, e, tak uważam zresztą komentatorzy, tutaj arcymistrzowie potwierdzali, potwierdzali że Hindus miał e, w analizach tę końcówkę. Obiektywnie rzecz biorąc silnik tu pokazuje przewagę, niewielką przewagę białych, mimo e, figury, ale jednak... E, Grając człowiek kontra człowiek, no to nie jest tak prosto realizować pozycje na wygrywanie białymi, a myślę, że widzi tutaj myślał o tym, żeby partię po prostu zremisować, dlatego też poszedł na taki wariant. No cóż, jak grać dalej, moi drodzy? No przede wszystkim skoczka wyprowadzać trzeba. Metodą małych kroków trzeba grać takie rzeczy, czyli nie już rozpatrywać, co będzie za 50 posunięć, bo to jest niemożliwe, żeby to zrobić. Lecz małymi krokami potem trzeba się zastanowić. No i zobaczcie, wieża zagrywa na E8, grozi wieża E2. No tutaj wieża dała szacha. Jasne, że Janek tutaj się musiał trochę zastanowić nad planem gry, co zrobić. Król zagrał na G6, to są bardzo też ważne ruchy. Każdy ruch tu jest bardzo ważny na wagę złota, można powiedzieć, i trzeba bardzo, bardzo uważać. Ale myślę, że białe są w bardziej komfortowej sytuacji mimo wszystko, gdyż pionki, które są trzy więcej, nie są zaawansowane jeszcze, więc można jeszcze trochę tutaj podziałać różnie. Król F2 wydaje się dziwnym ruchem, bo wieże F8 i wymieniamy wieże, ale pamiętajmy, skoczek F3, broń. H5, praktyczna decyzja, pionek troszeczkę do góry, to już daje troszkę więcej do myślenia Jankowi. Wieża zagrywa na G1, król na F6, no i przede wszystkim teraz trzeba zagrać dobre posunięcie. Ja myślę, że w większości osób narzuca się takie zagranie jak skoczek F3. Ja bym taki ruch zagrał z miejsca z tego względu, że blokuje te, te pola. Nie pozwalam iść pionkowi jednemu i drugiemu. No i tam skoczek czasami wskakuje na, na przykład na D4, na C6, na B4, ale to jest bardzo skomplikowane. Tutaj trzeba uważać, te pionki czasem mogą takiego jeżyka postawić i ciężko się będzie przebić. Król zagrywa na F3. No właśnie, czyli Janek gra jeszcze lepiej. Król, troszkę więcej pól ogarnął w centrum. Jest bardziej aktywny, a taki ruch jest niedobry z tego względu, że skoczek E4 i bijemy piona. G6 dlatego też zagrywają czarne, skoczek E4, król G7. No i tak można powiedzieć, że tutaj Janek niby dominuje, ale żeby nie było tutaj niejasności, ta pozycja nie jest. No nie jest taka prosta, żeby ją wygrywać białymi. Ja nawet nie wiem, czy ona jest wygrana białymi. Lecimy dalej. I zobaczcie, Janek szykuje manewry. Skoczek F2. No, dziwny ruch na pozór, no bo cofamy skoczka, ale już się okazuje, że tutaj pojawiają się pewnego rodzaju plany. Zobaczcie, ja tak strzałeczkami troszeczkę prze, e, przelecę i teraz tak. Grozi skoczek D3, grozi skoczek B4 z atakiem na piona. Taki jest plan. Jeżeli zagramy skoczek D3, to może być zagrane, e, z, zagranie C5. Nie pozwalające tutaj zagrać na B4, ale skoczek z D3 ma opcję zagrania wtedy też na F4. I tutaj leci ten pionek na G6, grozi bicie też na H5. Skoczek może się też przetransportować na D4, na C7 z atakiem znowu na pionka, z podważaniem tutaj, czasami jakieś widełki grożą. Ten skoczek ma tutaj szereg możliwości. No, wygląda to oczywiście kosmicznie, ale dla szachisty pokroju Jana Krzysztofa Dudy. Myślę, że to nie jest aż takie bardzo skomplikowane. To jest kwestia praktyki, jak się w wywiadach wypowiadał. Ja się oczywiście z tym bardzo zgadzam. Wieża F8, szach, król G2. No te figury się cofają, ale to jest bardzo fajna strategia. Zobaczcie na takie pionki, które mogą gryźć. Daleko mają do tych figur z jednej strony. I teraz wieża zagrywa na E8 z powrotem. No, i tak jak już mówiłem, skoczek D3. Już teraz zobaczcie, że wpuszczamy wieżę na E2 z jednej strony, ale król F3 wszystko dalej broni. Skoczek kontroluje piona, więc jest dobrze. G5 zostało zagrane ze strony hindusa i skoczek zagrywa na B4. Moi drodzy, przechodzimy powoli do takiego najważniejszego chyba momentu w partii. Zobaczcie, skoczek podważa piona. Nie możemy absolutnie grać wieżą na A8, pasywnie bronić tego piona. To już by była. Ostateczna, ostateczność, że tak powiem, ale po takim ruchu już ta wieża się uaktywnia i może być groźnie. Ewentualnie, król ma też jakieś tam opcje gry do centrum. Wieża zagrywa na E2, i teraz moi drodzy, Janek zagrywa kosmiczne posunięcie. Niezwykle trudny ruch. I musiał tutaj prawdopodobnie przeliczyć nawet 20 ruchów do przodu, tak mówili komentatorzy. I zobaczymy zaraz w partii, jak tutaj się to wszystko potoczyło. Nie całe 20 ruchów, ale liczenie wariantów jest tutaj bardzo ważne. W wywiadzie czy na Facebooku widziałem trener Janka Kamil Mitton napisał, że Bartosz Soczko, trener kadry narodowej, mężczyzn w szachach, duży nacisk kładzie na liczenie wariantów i Janka bardzo męczy tym tematem, co się teraz właśnie opłaciło. Moi drodzy, ruch z kosmosu, uwaga, Król H1. Niesamowite posunięcie, bardzo silne. Król idzie. Generalnie w szachach powinniśmy grać do przodu, a tu król idzie do tyłu. Ale to jest niezwykle dobry ruch. Tego króla nie ma za bardzo jak zaatakować. Zobaczcie, co się stanie dalej. Wieża bije B2. I teraz, czy zbijamy na G5? No, zbicie na G5 jest nieco ryzykowne, wbrew pozorom. Nic królowi nie zagrozi, ale w tym momencie jest najważniejsze teraz zagranie wieża A1. No i teraz widzimy, że ta wieża nie jest w stanie tego króla zaatakować, a skoczek już ma wolną drogę, żeby tego pionka zbić. Bardzo dobrze wypracowana idea i bardzo dobrze przeliczony wariant. Zobaczcie, co się dzieje dalej. C5 nie ma innego wyboru. Tutaj widzicie, jak grać aktywnie pionami. Skoczek zbija piona i B4. No i teraz pytanie, kto pierwszy ten lepszy, i tutaj jest właśnie bardzo ważne liczenie wariantów. W tym momencie. Trzeba zagrać, chyba, bardzo dobre i jedyne posunięcie, które tutaj daje możliwość zwycięstwa, i Janek zagrywa ten ruch. Jest to mianowicie skoczek B4. Skoczek B4, moi drodzy, wygrywa partię, znaczy wygrywa, no daje możliwość wygrania tej partii. To jest kwestia właśnie liczenia, czy, w stanie byli, czy bylibyśmy w stanie tę partię wygrać w ogóle, bo o co tutaj chodzi? Już sprawdzamy. Bicie na B4 i w tym momencie właśnie mamy to tempo na A6. Pionek wybija na C3, A7, C2 i zobaczcie, grozi nieprzyjemny ruch wieża B1, no ale nie ma wyjścia tutaj, niestety, i trzeba zagrać hetmanem. E, trzeba zagrać pionem, dorobiając hetmana. Wieża zagrywa na B1, rzecz jasna, no i absolutnie nie możemy zbić, bo po tym wybiciu, no, a ja może przestawię, partia jest wygrana dla czarnych ze względu na przewagę pionów. No to jest proste, to jest kwestia techniki tylko, którą tutaj Widit na pewno by, by sobie z tym poradził. Powieża B1, moi drodzy, należy zagrać zdecydowanie król G1. Król G2. No, i teraz y, następuje ruch C1 do robienia Hetmana. Nie ma innego wyjścia. Moi drodzy, zostawiam Was na chwilę z tą pozycją y, i spróbujcie, jak ktoś ma ochotę, poszukać jak zagrać białymi, żeby te partie wygrać. Nieprawdopodobna sytuacja, niestandardowa. Za takie partie, właśnie tutaj, Janka uwielbiamy. Fantastyczna gra. Uwaga, jest to ruch. Wieża a 7 szach. No, bo e, tak naprawdę nie ma innej e, możliwości, żeby e, tutaj te partie wygrywać. Ciężkie figury, jedno tempo, odsłonięty król, jest szansa. Król F6, no i w tym momencie chyba dosyć proste zagranie Hetman F8, ale liczyć warianty trzeba. Ja przypuszczam, że Janek policzył ten wariant grając już król H1. Jest to wielce prawdopodobne. Król E5, no w takich sytuacjach musi być wygrana pozycja. I wieża zagrywa na E7, nie pozwalając królowi tutaj na, na za wiele. Król zagrał na D5, jeżeli król na przykład zagrałby na... C4, no to tak naprawdę gramy to samo, przepraszam, na D4 to gramy to samo praktycznie co w partii. Król zagrał na D5, no i tu po prostu dajemy kolejnego szacha. Generalnie chodzi o to, że jak król zagrałby na przykład jeszcze raz na to D4, to jesteśmy w stanie go sprowadzić na linię C, a następnie wieża C7. Zresztą kwestia liczenia dobrego wariantu. Zobaczmy jak było w partii. Hetman dał szacha na f3, król c5. No i teraz właśnie zobaczcie, mamy ruch wieża c7 i król zagrał na b4. Pytanie jest takie: czy zbić Hetmana, czy go nie zbić? Otóż moi drodzy, jeżeli białe by zbiły Hetmana na c1, no ta pozycja też jest wygrana, tylko jest bardzo trudna, bo jednak wieża z królem mają szansę się bronić przeciwko Hetmanowi, a jeszcze trzeba pozbierać te trzy piony. Janek nie zbił Hetmana, moi drodzy, bo wygrywamy bardzo szybko. Mianowicie Hetman B7 szach, Król A5 i dajemy mata w trzech posunięciach, moi drodzy. Jak to zrobić? Można sobie zatrzymać materiał. Uwaga! Hetman A7, Król B4. O, w partii poszedł Król B5 bez znaczenia większego, i Hetman B8. Widit. Poddał partię. Janek przeszedł do półfinału, zagra z Magnusem Karlsenem i zobaczcie, że tutaj już grozi na końcu matbierzu na 7. Bardzo ładna gra ciężkimi figurami, świetne liczenie wariantów. Gratulacje Jan Krzysztof Duda. Pozdrawiam serdecznie, dziękuję za uwagę. Trzymajcie się, cześć.